Witaj maj. Oż mi do oka wpadło. 3 maj dla Polaków błogi raj. 9 rano opuszczamy Księstwo Bytomskie, wspaniały Górny Śląsk i kierujemy się do stolicy. Ale nie do Warszawy, do Wrocławia. Zawsze w tym Wrocławiu ostatnio jakoś byłem coś załatwić, ale nie było czasu na spokojnie sobie połazić, pooglądać jakieś fajne budynki, zjeść coś, napić się. No to dzisiaj właśnie w tym celu. Taki szybki dwudniowy skok i trzeba tak, na pewno. Czystość odry musi być skontrolowana, magnes musi być nabyty. A propos 3, szykują się obchody. No i co tam jeszcze? Wypić fajne piwo, zjeść coś dobrego, obejrzeć fajne jakieś kościoły, kamienice, nagrać tego gościa, co oświeca latarnie gazowe. O! Ale pusto. W 16 minut do pociągu, piękna pogoda. No, przed 10 rano, a tu już chyba z 23 stopnie. Także będzie... No, będzie gorący wypad. Oczywiście 2 dni, w sumie niecałe, bo jutro o 21 wracam. To nie jest wystarczająco, żeby dogłębnie zwiedzić Wrocław, ale mam nadzieję, że przynajmniej coś tak liznę. Nie w sensie, że tego, że obejrzę. Najtańszy pokój w okolicy rynku kosztował 700-800 zł, w sumie niezależnie od standardu za noc od osoby. Mi się udało znaleźć chyba jeden jedyny za jedyne 200 zł od osoby, 3,5 km od rynku, czyli jakieś 40 minut spacerem. Ale, że planuję też właśnie łazić dużo, bo ja ogólnie chodzę dużo i wam polecam, bo to bardzo zdrowe. Plus tutaj na Puklu obciążenie. Myślę, że łydy będą spompowane jak u Rafała Majki. Co najmniej. Zobaczymy, co mnie tam w sercu Śląska, Dolnego i całego urzecze. A bilet na pociąg, jakby kogoś interesowało, z Katowic kupiłem za 36 i na powrót za 37 zł. Jedyny minus jest taki, że w stronę do nie było już rezerwacji miejsca siedzącego. Trochę się za późno za to zabrałem, ale godzina 50 to jest nic. A może jednak zamiast Breslau, Berlin? Bahnhof przepraszam, we Wrocławiu. Dworzec, jak go zapamiętałem, stoi. To teraz co? Spacerem na nocleg, jakieś 40 minut, zobaczymy jak to pójdzie. Ogarnąć się i można iść coś ponagrywać, zjeść. Miks nowoczesności trochę, takiej, no trochę starawej, trochę przedwojennych, trochę komunizmu. Wszystko jest. Tu można by powiedzieć, że Cesarstwo Niemieckie, a może jeszcze Prusy, spotykają się z socjalizmem i to takim w wydaniu, no, lekko bałkańskim. Apartamenty, grota solna, łoże, technika zachodu, ustęp, proszę tego, tu tego, proszę, wszystko jest, luksusik, nawet papier. Miękuśki z 2 warstwy. Umyty, psiknięty muchozolem. Obejrzymy, co sam pieronie. Przede mną most Szczytnicki, rzekomo. Tak wyczytałem. Bardzo dużo ludzi na rowerach jeździ, mi się to podoba. I tu Odra, ale to jest stara Odra. Wy byście powiedzieli, Odra jest jedna. A widzicie, nie. Te fikuśne domy, znaczy te, ponad się nazywają sedesowce, że niby... Gdzieś jakieś... Nie wiem, ja nie widzę nawiązań. No i kurde, to jest most, a nie tam kładka w Warszawie. To jest most grunwaldzki. Kiedyś cesarski. A tam, o ile się nie mylę, Ostrów Tumski. Też się wybierzemy. Trzeba jak przy każdej dobrej wycieczce uchwycić trochę piękna oczywistego i mniej oczywistego. Jesteśmy Europą. No, tu się czuję Europejczykiem. Pełną gębą. We Wrocławiu gdzie nie rzucić kamieniem? Muzea. Tym razem architektury. Bardzo ładnie. I tu muzyka w tle, umpa. Galeria, kościół Joannitów. A? Nie, tu was mam. Też Dominikanów. Ceny wrocławskie w Starym Klasztorze. Czy można powiedzieć o mój Boże? Wiecie, wbrew pozorom nie ma tak źle. A w ogóle to naprawdę był klasztor i musicie mi uwierzyć, że tu jest budynek od starego klasztoru. Moim przewodnikiem jest pan Dominik, którego możecie kojarzyć z wyprawy na Hechło. Piwo pierwsze, nie jest to perła, bursztynowe. Kolor bursztynowy, w smaku jak piwo, czyli że dobre. No to gist. Dobrze, obiecałem, że będzie element kulinarny. Jak się je we Wrocławiu? Tam jest jakieś mięso, tu jakaś trawa. U ogórka hobby do gorzoły, chleb czy kąski. No, panie Dominiku, tu nie ma biedy. No, tak bardziej budżetowo. Słuchajcie, jest taka sprawa, że we Wrocławiu czego się nie robi dla turystyki. Na podstawie magnesu wybudowano budynek. I to całkiem wiernie. Tu już widać, że czubek był pocierany wielokrotnie. Czyli, że tu kiedyś, w dawnych czasach było ostre rżnięcie wieprzowiny, cielęciny. Proszę państwa, ulica Jatki. Yeah. Bardzo klimatycznie i co dziwi, nie ma ani jednej małpki, ale jakby to nie ja, cóż. Pomyślicie, powiecie most, a to nie taki zwykły most. Werderbrücke. I tak zastanawiam się, co to może być. Wtem ratuje mnie tabliczka przystanku Uniwersytet Wrocławski. No, robi wrażenie. Zastanawiamy się, co to za fajny ceglany budynek po drugiej stronie Odry. Wpisujesz w Google'a i proszę. No i Ehemalige Oder Torwache. No i już wszystko wiadomo. Wszędzie we Wrocławiu są trzy rzeczy. Uniwersytety, kościoły i muzea. Bardzo kulturalne miasto. To jest tragiczne miasto do nagrywania, bo tu wszystko jest ładne. Proszę kościół Świętej Jadwigi, patronki Śląska, proszę Wyszyńskiego. Tramwaj fajny jedzie na Karłowicę, tam już widać Ostrów Tumski, fajne kościoły zabytkowe. Panie Dominiku, idzie dostać do głowy. Tu jak rozchodzi się o rewitalizację, Młyn Marii, który też jeszcze niedawno był taką brzydką w sumie ruiną, teraz jest piękny. Tak się to robi. Proszę państwa, jesteśmy we Wrocławiu, stolica Śląska. Tu 1000 lat temu miało się na pewno dużo. Biskupstwo i tak dalej, tu tego. No. W majówkę na punkcie lodów ludzie dostali zajoba. Proszę, dawny gród, zamek książęcy, a tutaj cyk, kolegiata. No, jak się tak, proszę państwa, popatrzy na takie budowle, tu kolegiata XIII wiek. Porównajcie do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wiek XXI. Smutna sprawa. Największy w pełni gotycki budynek na ziemiach polskich, a czytało się Wikipedię. A tu proszę. Mapa Śląska, ale Bytomia nie ma, bo nie należał do biskupstwa wrocławskiego. Proszę, hala targowa, o, taka trochę zrujnowana, trochę odpicowana, ale przynajmniej zachowała oryginalny kształt, a nie jak ta boroczka w Chorzowie, a to szkoda gadać. Zabytkowa przedwojenna ulica, kamieńce tego. Tu proszę, siedziba MI6 Londyn, a tu taki o, no, taki o. Was zwabieni tajemniczym performansem artystycznym idziemy. Chwilę temu dostałem większe brawa totalnie za nic. Nie, ja nie potrzebuję waszej litości, okej? Okay? Ja zrobię coś lepszego, położę tam pochodnie na twarzy, usiądę, położę się, wstanę, nie tracąc balansu i wtedy i tylko wtedy możecie zareagować, okej? Okay? A tu tak lekko na uboczu taki budynek, który już dawno temu chciałem sobie skamerować. Dawna biblioteka uniwersytecka. Coś pięknego. A obecnie Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tu jeszcze widać stare napisy niemieckie, coś tam. Bibliotek. Wow! Powiedziałbym, że budynek robi wrażenie, ale wszystkie robią. Sąd okręgowy i areszt śledczy. Wszystko w jednym, od razu cyk, wyrok skazujący na odsiadkę. Fajnie. Kiedyś oczywiście neogotycki budynek więzienia. Norymberga dla Putina. No, czemu nie? To wiecie, zabytkowy kościół, ale tu była o wiele ciekawsza budowla. Już jej nie... A ty wiesz, co w tym było? Centrum handlowe. A, centrum handlowe, ale już nie ma. Zobaczycie na zdjęciu. A zgadnijcie, co się tu znajduje. Tak, to opera i tam ponoć są czasem na żywo spektakle. Dobrze powiedziałem? Bardzo ładnie. O! No, wygląda na taki prestiżowy. Ciekawe, ile tu jest za nocleg. Wyspa Słodowa, miejsce kaźni, libacji alkoholowych i ponoć utonięć ludzi tam w Odrze. Przykra sprawa. Proszę, tam piją, tam wpadają, a można też przepłynąć sobie taką wodną taksówką. O! To, że tu na Ostrowie Tumskim mamy najstarszy późnoromański kościół we Wrocławiu, to jest nic. Tam nad bramą widnieje tajemniczy obiekt, który rzekomo wedle legendy ma być kluską. Proszę o legendę. Z bramą kluskową wiąże się legenda, według której, no, trzeba to streścić jakoś, był gościu, bardzo cenił kuchnię swojej żony, zwłaszcza kluski śląskie, nie ma się co dziwić. Agnieszka zmarła na dżumę, nie jadł, chód w oczach, żadna kobieta nie umiała robić takich klusek jak ona. I co? Zobaczył, obudził się, cały garnek klusek, w ogóle ostatnia kluska uciekała z powrotem do kociołka, no i tak dalej, i tak dalej. No ale to w ogóle nie wygląda jak kluska. Czołowa atrakcja. Pan latarnik idzie oświecić latarnię. Za nim tłum asystentów. I myk. I kurde, szpan na cały Wrocław i pół świata. Tu kiedyś był dworzec, teraz można tam zjeść i przyimprezować, ale za niedługo znowu będzie dworzec. Aspekt kulinarny i regionalny, żeby nie było. Mam nadzieję, że widać, widać 36 572. To trzeba uzupełnić. 37 przeszło tysięcy kroków w jeden dzień. 2:04 styknie. Zobaczymy, co się jutro przydarzy. A, i jeszcze taki detalik niespotykany. Mówię, fajny taboret. Tylko czemu na nim leży zegar? A to nie, to jest taboret z designem zegara. No, czemu akurat za 5:12? Nie wiem. Idę spać. W życiu nie spałem na twardszym łóżku. Tam zamiast materaca chyba jest deska. Giga Piotr. Piękny dziś dzień. To nie kac. Nie no, jaki kac. Wypiłem wczoraj 3-4 piwa, ale no nie wiem, czy nie padł rekord kroków. 36,5 pokazuje, czyli w rzeczywistości pewnie jest 37,5. To jest jakieś 27 km na nogach. No to w jeden dzień, nie wiem, czy mi się zdarzyło, znaczy zdarzyło mi się, bo byłem na przykład na pielgrzymce w Częstochowie, to już szli 62, ale nogi nie bolą, a za to bolą mnie ręce, bo targam przybytek. Dzisiaj to już tak na chillu. Jak coś tu jeszcze fajnego, nieszablonowego przykuje moją uwagę, to nie omieszkam podzielić się tym z Państwem. Kurde bele, tak się robi murale. To super. No, Wrocław dla fanów fajnych kamienic jak ja to jest dobre miejsce. Jedne z lepszych. Są tu takie miejsca, widać, w zasadzie nietknięte walkami o Festung Breslau, gdzie są całe kwartały, proszę, oryginalnej zabudowy. Coś pięknego. Może Krakusów urażę, jeśli są wśród widzów jacyś, ale no te kamienice tutaj, według mnie, Kraków przebijają. No, ale też nie ma się co dziwić. To było przecież przebogate miasto, stolica najbogatszej krainy Europy Środkowej. Przed wojną, czy tak w XIX wieku, w sumie najważniejsze miasto wschodnich Niemiec, takie bogatsze od Berlina. No, ale powiem wam, że patrząc na jakość torowiska tutaj często, to już się nie zastanawiam, dlaczego to we Wrocławiu takie liczne są wykolejenia tramwajów. Coś może być na rzeczy. Fajny zespół, to słuchałem kiedyś. No tu jak idzie nie tylko o kamienice, ale o te ceglane gmachy też, to ja jestem w raju. Tu jest jak u nas, ino że wszystko większe. We Wrocławiu nawet mają Sydney w domu. Sydney w domu. Pan przewodnik Camacho powiedział mi, że to jest Teatr Lalek i faktycznie napis na nim głosi Teatr Lalek. Wybitnie ładna budowla. Zresztą jak tutaj. I tutaj też. I wszędzie naokoło. Wrocławskie spa. Tu wrocławianie przedwojenni i obecni chodzą moczyć dupę. A kto by nie chodził do takiego obiektu? To jest Światki 3x4, czyli tak naprawdę Podwale 67, gdzie kręcono kiepskich. Idziemy pod mieszkanie Fertka. No nie wiem, czy to na tym piętrze, czy na tym niżej, ale gdzieś tu ganiali. Gdzieś tu ganiali się Ferdek z Boczkiem i z Paździochem. Dokładnie. Jeszcze czuć ten klimat w powietrzu. No. Tu Skiba bansował na teledysku. Tu Ferdek chodził z Hasiem. Wszystko jest tak, jak ma być. Baugewerkschule, czyli szkoła budownictwa, proszę państwa, Hogwart, tak? Tak. Wrocławski Hogwart. I jak mówi stare niemieckie porzekadło, ohne Fleiß, keine Preis. No ale tu ten fragment to tak trochę taki włoski, nie? Tak, ten kościół taki hiszpański, taki romański, jak się to mówi, śródziemnomorski ogólnie klimacik. Tu pan szermierz, który rzekomo bardzo często co weekend traci szpadę. Teraz nie, teraz ją akurat ma. O, a tu proszę, ledwo uznanie śląskiego za język regionalny, już Niemcy się na nowo osiedlają. Obejrzyjcie, co będzie. Proszę państwa, jesteśmy w samym środku Wrocławia. Już się bliżej nie da. No, widzowie, widzę was. Ręce na kordłę. Wszystko widać. To jest ulica dla streamerów z Twitcha. O, tyle żeście są warci. Znaczy jeden z najstarszych czynników cały czas. Świdnicka piwnica, jeden z najstarszych takich czynnych przybytków w Europie. Trzeba kultywować tradycje, prawda, lokalne. Tak jest. Gist. Proszę, w materii magnesów takie coś. Skarpety krasnalowe oryginalne. Proszę, takie, takie. A, widzicie, ma się chody w środowiskach. Jest tutaj kamienica. A, może nie najbardziej zdobna, ale za to pod bardzo kontrowersyjną nazwą. I mogę wam tylko pokazać takie coś. A jak się nazywa? To już sami się domyślcie. Fontanna przy pomniku walki Dawida z lwem. A chciałem zauważyć, że Dawid ma bardzo wysportowaną dupkę. O to bym go nie podejrzewał. O, a uzupełnienie, tu co? Tu sąd i areszt, a tutaj główna siedziba wrocławskiej policji. No, robi wrażenie, aż bym coś przeskrobał. I to jest, proszę państwa, wszystko legalne, bo to Wyspa Słodowa. I tam masa ludzi robi to samo. Zwiedzamy. 24, czyli naprawdę 25, wczoraj 27, 50 pykło. Żegnam Wrocław z tego miejsca. Mamo, chcę do Wrocławia. Dziękuję. Mamy Wrocław w domu. Wrocław w domu. Dziękuję państwu uniżenie za obejrzenie mojej wspaniałej, dynamicznej wrocławskiej przygody i uprzejmie proszę o pozostawienie oceny pod tym filmem jako rękojmi coś tam. No to teraz tak, z tydzień urlopu, żeby odpocząć.